Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu W Kręgu Natury. Halina Kacprzak, chemik, ekolog, zajmująca się zawodowo i społecznie ochroną środowiska i zdrowia. Wojciech Karpowicz, prezes Gliwickiego Stowarzyszenia Twoje Życie w Twoich Rękach. Drodzy Państwo, poruszyliśmy już w naszym programie wiele ważnych tematów, ale dzisiaj taki temat bardzo, myślę, że znany każdemu, ponieważ będziemy mówili o miodzie. O miodzie, który został tutaj nazwany przez Halinę płynnym złotem. I powiem szczerze, że też mi się to tak kojarzy, bo raz, że pięknie wygląda, a dwa, no jest bardzo zdrowy. Natomiast znamy miód od bardzo dawna i takie pytanie właśnie, od jak dawna miód jest stosowany na przykład w dobrym dbaniu o zdrowie? No, z najlepszych zapisków wiemy o tym, że ludy sumeryjskie stosowały miód jako środek leczniczy i odżywczy już ponad 4000 lat. Dzisiaj właśnie poświęcimy sporo uwagi temu słodkiemu tematowi i chciałam powiedzieć, że Hipokrates, już jako ojciec medycyny uznany, używał również miodu jako środka leczniczego przy na przykład wszystkiego typu laryngitach, bólach gardła, kaszlu, no ale nie tylko w celach medycznych był stosowany miód. Mianowicie Kleopatra dla poprawienia swojej urody stosowała również kąpiel w mleku oślin i w miodzie. To jak widzicie Państwo, no miód ma szerokie zastosowanie. Okazało się, że później miód został wykorzystywany przez innych jakby ojców medycyny. Tutaj musimy wspomnieć o doktorze Knajpie, który uważał, że miód jest naprawdę świetnym lekiem we wszystkich chorobach wewnętrznych, ale stosował go również jako okłady przy chorobach reumatycznych. No proszę, no to rzeczywiście zastosowanie już na starcie poznania miodu bardzo dobre. A jak powstaje w ogóle miód? No, musimy pamiętać o jednym, że miód w przeciwieństwie do innych tworów pszczół jest traktowany jako produkt spożywczy, wytwarzany przez pszczoły z nektaru roślin. I pszczoły przenosząc ten nektar do uli swoich, gromadzą go w tak zwanych plastrach. I w soku roślinnym zbieranym przez pszczoły znajduje się bardzo dużo białka, ale również i cukrów. I świeży miód, który uzyskujemy od pszczół, jest płynny i nazywamy go patoką. Każdy miód w różnym okresie czasu potem troszeczkę krystalizuje, niektórzy mówią, że się cukrza, i przybiera taką formę stałą i tą formę stałą nazywamy krupcem. Poszczególne gatunki miodu mają bardzo zbliżony skład chemiczny. One się charakteryzują podobnymi właściwościami i chemicznymi, i leczniczymi, i również odżywczymi. Ale te drobne różnice też powodują, że możemy różne gatunki miodów stosować w różnego typu schorzeniach. Poza tym musimy też pamiętać, że miód jest składnikiem energetycznym i on zawiera w swoim składzie aż około 77% cukrów prostych, do których zaliczamy i glukozę, i fruktozę. Czy to są te cukry takie bezpieczniejsze dla nas? Tak można by powiedzieć. W miodzie na pewno tak. Tak, w miodzie tak, ale w miodzie. Dobrze, a kiedy jemy miód, no to z reguły odczuwamy bardzo dużo przyjemności. Ale w jaki sposób miód się wchłania w ogóle w nasz organizm, tak? No bo często go przytrzymujemy tu po jamie ustnej, tak, żeby się delektować, no i później następuje to przełknięcie. I to jest bardzo dobry sposób.
Dlatego, że miód przetrzymywany przez dłuższy czas w ustach powoduje, że jego składniki bezpośrednio przedostają się do krwi i do układu limfatycznego. Jak ten miód przechodzi przez nasz układ pokarmowy, jest ten główny składnik fruktoza i glukoza, zwłaszcza fruktoza, będą się przekształcały w glikogen. I w tej formie on bardzo wspomaga nasz przede wszystkim mięsień sercowy, ale też pomaga również naszym mięśniom szkieletowym. Odpowiednia ilość glukozy, ona wzmacnia naszą energię. O tym musimy też pamiętać. I przede wszystkim no, jest on zdecydowanie lepiej wchłanialny i nie tak szkodliwy jak na przykład cukier uzyskany z buraków. Przede wszystkim będzie to miało bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o dzieci. Tylko musimy pamiętać, że nie wolno dzieciom stosować do pierwszego roku życia. Prócz tego, oprócz glukozy i fruktozy, znajdują się w miodzie jeszcze inne cukry, tak jak laktuloza, dekstryna i produkty niecałkowitego rozkładu skrobi lub glikogenu również są właśnie przez nasz organizm wykorzystywane. No to jest niesamowicie duże zastosowanie. Co cennego jeszcze w miodzie moglibyśmy odnaleźć? No, mówiliśmy o wartościach smakowych i wartościach energetycznych, ale musimy pamiętać również, że w miodzie znajdują się substancje, które powodują no, niesamowite działanie, jeśli chodzi o niwelację bakterii gram dodatnich, gram ujemnych. Mogą likwidować laseczki wąglika, prątki gruźlicy, rzęsistka pochwowego, a również i dużym problemem w tej chwili są wszystkie skażenia organizmu mykotoksynami, krótko mówiąc grzybami. Za to bakteriobójcze działanie miodu odpowiada przede wszystkim inhibina pochodząca z organizmu pszczół. Oprócz tych cukrów, które wcześniej żeśmy wymienili, w miodzie znajdują się również witaminy. No bardzo duże bogactwo witamin z grupy B, bo i B1, i B2, i B3, i B7, ale również jest i witamina A, i witamina C, i witamina D, i witamina K. Oprócz tego, oprócz witamin, znajdują się enzymy. No i nie sposób nie wspomnieć o biopierwiastkach, takich jak potas, fosfor, magnez, wapń, sód, żelazo, miedź, no i bardzo potrzebny również krzem. Także jak Państwo widzicie, skład chemiczny miodu jest przebogaty. No powiem szczerze, że tak dużo korzyści, że już wiem, dlaczego tak mnie do miodku ciągnie często. No ale chyba nie można tak zjadać całego słoika na raz, tak? Czyli jak najlepiej stosować się miód w takiej codziennej diecie? No myślę, że tak, że jeśli chodzi o miód, to jest niestety bardzo słodki, bardzo dobry, ale również i kaloryczny. Tak, pyszny jest. I dlatego musimy wiedzieć, że jeśli chodzi o osoby dorosłe, to mówi się, że od 3 do 6 łyżek dziennie, to w przeliczeniu jest około 100 gramów miodu, to jest wystarczająca porcja dla zdrowej, dorosłej osoby. W przypadku dzieci, no niestety to już trzeba troszeczkę tą ilość zmniejszyć. Polecana jest 1 do 2 łyżek. To jest około 20 do 40 gramów. No ważne też jest, jak przyjmować miód. Tak jak mówiliśmy na początku, dobrze jest przechowywać na początku miód w ustach. Wtedy następuje ta reakcja enzymatyczna i
pożyteczne składniki dostają się bardzo szybko do układu krwionośnego. Natomiast oprócz tego, że miód możemy stosować w codziennym żywieniu jako naturalny słodzik, ale możemy go również stosować jako taki środek wzmacniający, na przykład przez rozpuszczanie łyżki miodu w letniej wodzie z dodatkiem cytryny. No, to jest taki napój naprawdę energetyczny na cały dzień. Z tym, że no jedna jest uwaga, że trzeba by ten napój spożywać godzinę przed jedzeniem lub ewentualnie godzinę po jedzeniu. Pamiętajmy, tu są cukry proste. Myślę, że to by była bardzo ważna rzecz. Dlaczego miód nie może być stosowany dla niemowląt? Dlatego, że pszczoły latając i zbierając nektar mogą przynieść do ula niestety niewielką ilość zarodników. To się nazywa fachowo Clostridium botulinum i to jest drobnoustrój, które może wywoływać zatrucie jadem kiełbasianym. Wspomina się, że jest to tak zwany botulizm dziecięcy. Już wcześniej, w poprzednich odcinkach wspominaliśmy, że flora jelitowa małych dzieci, ona dopiero się buduje i dlatego właśnie do pierwszego roku życia nie wskazane jest stosowanie miodu u dzieci. U dorosłych i dzieci powyżej jednego roku tego problemu już nie ma, bo w naszych jelitach znajdują się właściwe bakterie, które sobie doskonale z tym poradzą. Dobrze. Halino, wiemy już wstępnie, jak stosować miód. To może jeszcze parę słów o rodzajach miodu, tak? Bo jest ich kilka gatunków, w zależności, gdzie jest miód pozyskiwany. Czym one się różnią, tak powiedzmy, w podstawie między sobą? No, różnice są, tak jak mówiłam na początku, naprawdę niewielkie, jeśli chodzi o działanie bakteriobójcze, przeciwwirusowe. Ale niemniej jednak te różnice obserwujemy. I może ja bym tutaj wspomniała o kilku gatunkach miodu, które odpowiednio działają na odpowiednie stany, powiedzmy sobie chorobowe czy wycieńczające nasz organizm. W stanach nerwicowych wykorzystywane są przede wszystkim miody wielokwiatowy, lipowy i gryczany. W schorzeniach żołądkowo-jelitowych wypadałoby, żeby stosować miód akacjowy, noszczykowy, niszkowy, macierzankowy, tymiankowy, słonecznikowy, miętowy, melisowy i również rzepakowy. Noszczykowy to co to jest za miód? No, też zbierany przez... Spotkałem się z takim. Muszę Państwu tak powiedzieć, że najbardziej znany w Polsce pod względem swoich własności leczniczych jest tak zwany miód Manuka, który pochodzi tylko i wyłącznie z Nowej Zelandii. Myślę, że nasze miody mu wcale nie ustępują. Też tak myślę. Zwłaszcza miód nawłociowy. No, tylko jak Państwo sami wiecie, reklama i dobra promocja robi swoje. Teraz, jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to bardzo dobrze obniża miód lipowy i miód noszczykowy. Z kolei w stanach miażdżycowych wykorzystywane są miody gryczane, spadziowy, ale z drzew iglastych, rzepakowy i malinowy. W chorobach serca i chorobach naczyń krwionośnych dużo rolę będzie odgrywał miód ziołowy oraz miody nektarowe z dodatkiem aronii albo melisy. No, dla mnie hitem w ogóle to jest miód gryczany. Uwielbiam go pod każdą postacią, a on ma naprawdę bardzo szerokie spektrum działania. Na przykład ludzie, którzy mają problemy z drogami moczowymi, to dla nich będzie się polecało takie miody jak akacjowy czy lipowy, albo na przykład wrzosowy. No, teraz mamy problem z diabetykami. No, teoretycznie miody wszystkie zawierają sporo i glukozy, i fruktozy,
a bardzo mało sacharozy. Myślę, że bardzo ostrożne przyjmowanie przez ludzi mających problemy z cukrzycą typu drugiego, no, mógłby być wskazany miód akacjowy, lipowy albo koniczynowy. Niemniej jednak uważam, że decyzja o korzystaniu z tego typu miodów powinna być podjęta zarówno przez pacjenta, jak i przez lekarza, żeby naprawdę sobie nie zaszkodzić. Ale na przykład ludzie, którzy mają problemy z zaburzeniami snu, to dla nich poleca się miody z dodatkiem na przykład melisy. I to wszystkie gatunki miodów. No, pamiętajmy, że miód jest kaloryczny i niektórzy ludzie mogą być na miód uczuleni. I dlatego też naprawdę podchodźmy zdroworozsądkowo, nawet do tak wspaniałego środka odżywczego i leczniczego, jakim jest miód. Drodzy Państwo, dużo dzisiaj wiedzy, takiej bardzo praktycznej na temat miodu. Natomiast to nie wszystko jeszcze. Tak, tak. To naprawdę o miodzie można mówić dużo dłużej, a więc będziemy temat kontynuować w kolejnym odcinku, na który dzisiaj serdecznie już Państwa zapraszamy, czyli jak korzystać z miodu jako płynnego złota. Kolejna część w kolejnym odcinku naszego programu. Do zobaczenia.